Cześć, ja mam tam z kim serdecznie. Ten weekend jeszcze trwa. Bardzo pracowity dla nas, ponieważ my popędzimy do Brukseli. Tam spotkamy się z naszym sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byliśmy u nich wtedy, kiedy przygotowywaliśmy się do finału, kiedy rozmawialiśmy w sprawie wielkiej licytacji. Widzicie, to jeszcze wtedy były zimowe obrazki. Byliśmy na spotkaniu z panem Tuskiem i wtedy otrzymaliśmy propozycję, aby wylicytowano pobyt w Parlamencie Europejskim, gdzie pan Donald Tusk miał i był przewodnikiem. Okazało się, że nie dla jednej, ale dla dwóch ekip, które te licytacje wygrały. Gratulujemy, dziękujemy bardzo, ale sztab Brukseli poszedł jeszcze dalej. Postanowił, aby spotkanie miało miejsce z tymi wszystkimi i mówiło o tym, jak nam się gra poza granicami kraju, a więc będziemy tam spotykali się z ludźmi, którzy przyjeżdżają z całej Europy, z Belgii, z Niemiec, z Norwegii, Anglii, Szkocji, ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii i Irlandii. A więc bardzo miłe, bardzo serdeczne spotkanie, o którym będziemy mówili, jak wrócimy, i które myślę, że także doda nam wszystkim wspaniałej energii. Wielkie, ogromne dzięki, ponieważ zdobyli nawet patronat Parlamentu Europejskiego. Ja już o tym mówiłem, że nasi posłowie powinni bardziej myśleć o tym, co się w Polsce dzieje, mówię o europosłach, i bardziej nawet wskazywać na te zdarzenia, które mają u nas miejsce. To nie tylko finał orkiestry, to są różne organizacje pozarządowe, które sobie świetnie dają radę, które świetnie działają, a to jest pomysł także dla ludzi w całej Europie, w jaki sposób możemy działać. Jednym z takich pomysłów, moi drodzy, są młodzi ludzie, którzy się nazywają absolwenci programu Klasa. A więc spotkaliśmy się z młodymi ludźmi, którzy poprzez sponsoring bardzo dużego jednego z polskich banków już od wielu, wielu lat mogą realizować swoje najróżniejsze pomysły związane ze swoją przyszłością. Moi drodzy, kolejny raz wlewaliśmy moc otuchy i moc ogromnych wrażeń takich pozytywnych ludziom, którzy chcieli nas posłuchać, a to są ludzie, którzy są związani z bankiem, ludzie, którzy na moment wpadli, aby także z nami mówić o tych postawach obywatelskich, które budują, które łączą i które tworzą coś wspaniałego na przyszłość. I także chcą was wszystkich bardzo mocno pozdrowić z naszym hashtagiem Nobel dla WOŚ. Siema! Siema! Spotkaliśmy się na terenie banku i zaproponowaliśmy im jedną rzecz, mianowicie, aby o tej formie także wspierania ich samych opowiedzieli na przystanku Woodstock. Nie ma lepszego pomysłu właśnie dla młodych ludzi, którzy się uczą, aby zdobyli pomoc, aby zdobyli także pomoc finansową, czyli stypendia od dużych, bardzo szacownych instytucji. Tak się właśnie zdarzyło w ich przypadku. Mogliśmy, czy ja to zrobiłem, opowiedziałem o tym, co robi fundacja, ale nie trzeba było dużo tłumaczyć, ponieważ gdziekolwiek teraz nie idziemy, z kimkolwiek nie rozmawiamy. Ludzie po prostu wspaniale reagują, atmosfera jest super, a my liczymy na to, że tak jak inne organizacje pozarządowe, także i ci młodzi ludzie przyjadą do nas, aby opowiadać, w jaki sposób można działać w zupełnie takich rejonach, w których się na co dzień nie jest. Ta ekipa, moi drodzy, ma szansę, aby ich pomysł mógł zaciekawić instytucje, wszelkiego rodzaju instytucje w Polsce. Kiedyś ten cały dział stypendiów był bardzo popularny. Trzeba do tego wrócić, bo to dzięki temu można sobie z jednej strony przywiązać ludzi do siebie, z drugiej strony aktywować ich i stymulować do bardzo fajnych osiągnięć. I bardzo dziękuję. Kolejne spotkanie motywacyjne, ale takie bardzo dobre, z ludźmi, którzy tak samo prowadzą fundacje, którzy wspomagają młodych ludzi, którzy mają różne pomysły. I dzisiaj wpadliśmy, aby opowiedzieć o naszej idei, opowiedzieć o tym, co robi orkiestra i zaprosić tych młodych ludzi na przystanek Woodstock. To jest wam niezwykle potrzebne, abyśmy się dzielili doświadczeniami z jak największą ilością fajnych ludzi. I najświeższe wiadomości, jeżeli chodzi o przystanek Woodstock. Gratulujemy, dziękujemy, a ja przypominam, że u nas na przystanku Woodstock 60 organizacji pozarządowych będzie pokazywało, będzie z wami rozmawiało. Cały spis tych organizacji znajdziecie na naszych stronach internetowych. Część się powtarza, ponieważ już lubicie się z nimi spotykać, lubicie tam działać. Wszystkie te namioty są bardzo aktywne. To nie jest tylko do oglądania, wręcz przeciwnie. To są miejsca, gdzie wy także możecie pokazać swoją aktywność. Ja przypominam, że w sobotę, jutro powtórka audycji z poniedziałkowej. Zaraz będzie ciemno, godzina 20, antyradio. A w poniedziałek już teraz zapowiadam, że przedstawię wam muzykę wszystkich laureatów naszych eliminacji w progresji, czyli scena Lecha, mała scena i scena duża oraz scena Viva Cultura. I uwaga, będzie jedna mega niespodzianka. Otóż skutek, już więcej nic nie mówię, ale będzie mega niespodzianka,
słuchajcie audycji poniedziałkowej o godzinie 20. Podzielimy się muzą. Jeszcze raz będziemy mówili o tym, co się aktualnie dzieje przy festiwalu, bo jak widzicie, to się dzieje bardzo dużo. Zapraszam na swojego Facebooka, gdzie jest moja odpowiedź dla pana ministra Błaszczaka. Tym razem pan minister Błaszczak podjął tekst związany z zespołem Prodigy. No trzeba po prostu to obejrzeć i myślę, że także wasz głos będzie tutaj bardzo głosem ważnym. Zwłaszcza tych, którzy byli na tym koncercie, którzy widzieli, że właśnie zdarzyła się rzecz wręcz przeciwna. Było bardzo bezpiecznie, ale było bezpiecznie, ponieważ mamy wypracowany styl działania. Nie było bezpiecznie, bo po prostu się udało, to nie tak działamy. Od 25 lat robimy orkiestrę i wiemy, co się może wydarzyć na finale, jaka może być pogoda i do tego jesteśmy przygotowani. I nigdy nie robimy tego ad hoc. Tak samo z przystankiem Woodstock. Przystanek Woodstock jest żywym organizmem, jest festiwalem niegrodzonym, otwartym, w związku z tym robimy wszystko, aby przewidzieć wszelkie okoliczności i aby być przygotowanym na każdą ewentualność. I właśnie koncert zespołu Prodigy pokazał takich wiele wspaniałych zjawisk. Między innymi pokazał nam, że festiwal broni się także muzyką niekoniecznie graną przez wielkie gwiazdy. Wielkie gwiazdy są czymś wspaniałym, są ozdobą każdego festiwalu, także tych festiwali polskich, gdzie ta muzyka jest wspaniała i po to się tam jedzie. Ale także wielkie gwiazdy powodują w przypadku takiego festiwalu jak nasz, że trochę publiczności przyjeżdża tylko na ten koncert, a to czyni wtedy podwyższony stan gotowości. Zapraszam bardzo, 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 bądźcie razem z nami. Mecz, czyli mecz TVN, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dokładnie 26 czerwca, już wszystko wiemy, www.ebilet.pl, tam będzie można zamawiać bilety i uwaga, bilety kosztują 15 zł, a więc bardzo niedużo. Od wszystkich fundacji kupujemy bilety dla siebie, dla naszych najbliższych, dla rodzin. Jesteśmy zdziwieni bardzo pozytywnie, że przychodzicie nawet do fundacji pytać się, czy już można ten bilet nabyć. Liczę na to, że stadion Legii się wypełni 3 września. Ten mecz jest także zbiórką pieniędzy na karetkę wielofunkcyjną dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Może nam się nawet dzięki SMS-om uda jeszcze coś kupić, ale karetka jest to minimum. Mało tego, zamówiliśmy karetkę, chyba nie macie nam tego za złe. Zamówiliśmy karetkę, my będziemy to realizowali, ponieważ się na tym bardzo dobrze znamy, ale będzie to ufundowana razem przez Fundację TVN i przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami i na zakończenie chciałem wam pokazać niesamowitą opowieść Zachariasza. Napisał do mnie mail Zachariasz Popiołek, opisując finał w Japonii, w Tokio, który mnie tak szalenie zdziwił, który no po prostu jest na ustach naszych od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że taki finał będzie. Wszędzie, gdzie jestem, gdzie mówię, że nad orkiestrą słońce nie zachodziło, zaczynaliśmy w Nowej Zelandii, Australii, byliśmy w Indonezji, byliśmy w Tokio, byliśmy w Szanghaju, byliśmy w całej Europie, byliśmy w obu Amerykach. I to jest właśnie ten moment, kiedy mówimy, że orkiestra rozjechała się po całym świecie. I ta Japonia wymieniana jednym tchem czyni no, w moich ustach coś tak słodkiego i miłego. I teraz napisał do nas Zachariasz Popiołek, który zna Łukasza Jakubowskiego. Zachariasz pisze o Łukaszu, który był faktycznym wykonawcą tego finału. Łukasz, ściskamy ciebie bardzo, bardzo mocno, ale Zachariasz już teraz dostał takiego speedu, dostał takiej mocy, że chce koniecznie powtórzyć ten sukces razem z Łukaszem za rok. Chcą, aby w Japonii tak pięknie zagrać, jak chociażby to, co jest na tych zdjęciach. Ta dziewczyna cały swój portfel otworzyła i włożyła do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiecie, co w tym jest pięknego? Że tak jak pisze Zachariasz, Japończycy dla takich spraw są pełni szacunku. Po prostu składają ręce w podziękowaniu, uśmiechają się, kiwają głową i są zachwyceni. To jest nasza akcja w Japonii, w Tokio. Tam są też Polacy. Zdołali zebrać wszystkich Polaków obok siebie, którzy aktywnie w tym uczestniczyli. To jest na pewno Japończyk, no nikt mi nie powie. A tu jest rodzina z Zachariasza, w środku jest jego siostra. I opowieść o siostrze jest bardzo piękna, ponieważ siostra, jeszcze raz tutaj pokażemy bardzo piękne zdjęcie Zachariasz i siostra, ponieważ siostra, moi drodzy, korzystała z naszego sprzętu. No historia się w sposób nieprawdopodobny zamyka. A tu jeszcze zdjęcie skoczni w Sapporo, której pamiątkowe medale były także licytowane na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Sapporo, dla nas niezwykle ważne, złoty medal, pamiętamy.
bardzo mocno. W związku z tym naszego skoczka narciarskiego. I to jest po prostu niesamowita rzecz, że gdzieś w Japonii ktoś organizuje fantastyczny finał i ta historia jest gdzieś zapętlona także obok naszej fundacji. Wojciech Fortuna, no wiem o tym, oczywiście, że tak. Ale złoty medal. Mało tego, pan Fortuna nam przekazał mnóstwo gadżetów także na finał. Jest bardzo aktywny obok nas, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo zobowiązani. Z kimkolwiek nie rozmawiamy, gdziekolwiek się spotykamy, okazuje się, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niesamowicie łączy ludzi. Poprzez historię, poprzez ich historię. Oby was i nas łączyła także weekendowo, bardzo mocno. Wchodźcie na nasze strony, oglądajcie, co się dzieje i trzymajcie kciuki za obrońców Puszczy Białowieskiej. Trzymajcie mocno kciuki, ponieważ im się takie wzmocnienie należy. Popieramy całym sercem i całym sercem także mówimy, aby to miejsce zostało uszanowane, zostawione w spokoju. Takich miejsc już w Europie nie ma. W związku z tym 39-milionowy kraj, jakim jest Polska, rozwinięty, wspaniale wyglądający i stać na to, aby to miejsce zostawić w spokoju, zostawić dla właśnie tego miejsca, dla Puszczy Białowieskiej. Serdeczności, w poniedziałek ruszamy z nowymi opowieściami. Cześć, siema!